5 firm zgłosiło akces do opracowania dokumentacji potrzebnej do budowy kolejnego pawilonu i nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach. Wskazane w ofertach wynagrodzenia za dokumentację są zaskakujące. Od 367 do 762 tysięcy złotych. Jak nas poinformowano w Urzędzie Miejskim, przewidywana wartość całej inwestycji to 25 milionów złotych. Mieszcząca dzisiaj ponad 820 uczniów szkoła, licząca 35 oddziałów według planu, rozrosłaby się do 41 klas. Planuje się, że taka liczba oddziałów mogłaby zafunkcjonować tu już w roku szkolnym 2026-2027. Niedawno placówka została rozbudowana, ale jak się okazało, nie realizuje w pełni zapotrzebowania na miejsca potrzebne dla dzieci. Na południu Suwałk rosną osiedla mieszkaniowe i rośnie tu ich liczba, wyjaśnia prezydent. Po rozbudowie placówka ma 32 sale lekcyjne, ale wciąż konieczna jest praca w systemie zmianowym. Planowana rozbudowa wzbogaciłaby kompleks o pawilon dla 12 oddziałów szkolnych i nową salę gimnastyczną z zagospodarowaniem terenu wokół. Być może uda się pozyskać na to środki z nowej transzy Polskiego Ładu. Stosowny wniosek został już złożony.